mamy piątek, 24 listopada 2023. No i pokażę Wam dzisiaj, jak w prosty sposób, jak prosto jest kupić węgiel za 900 zł, orzech czy kostkę. No na przykładzie konkretnie orzecha. Kupuję go dla kogoś, kto jest trochę starszy i no nie potrafi sobie poradzić z komputerem, więc ja to robię za niego. Czyli wybieramy ten, który chcemy, tutaj w tym przypadku orzech. Tu możemy się zorientować, jakie są jego właściwości na tej stronie. Wartość opałowa. No tutaj na przykład są takie, które mają bardzo wysoką wartość opałową, ale jednocześnie pamiętajcie o tym, że jeżeli jakiś węgiel ma wysoką wartość opałową, to najczęściej jest to węgiel koksujący. Nie jest to taką stuprocentową regułą, ale to się sprawdza no, w 90% przypadków. Orzech konkretnie z Marcela właśnie ma taką właściwość. Jest to koksujący, także odradzam, ponieważ jest go ciężej spalić, nawet w zwykłym piecu, kopciuchu czy w kotle, w którym po prostu on będzie kopcił, dawał mnóstwo sadzy, tak zwanego czadu, smoła, smolista taka, to po prostu wszystko oklei piec od środka i częściowo komin też może. Jest dużo zanieczyszczeń też przy nim, no i smrodu, krótko mówiąc, więc szukamy dalej. Mamy kolejny taki przykład, orzech z sośnicy. No to też jest w zasadzie koksujący węgiel. Tutaj mamy też wysoką wartość opałową, ale no, spiekalność 40 do 70. W zasadzie jest to węgiel do produkcji koksu albo koksujący, więc również ten nie będzie się za bardzo nadawał do zwykłego pieca, kopciucha, jakikolwiek on tam by nie był. Choć palenie od góry znacznie ograniczy tą emisję tych szkodliwych substancji. No mamy tu jeszcze jeden z redutów, orzech. No i jak widzimy też jest tutaj wysoka kaloryczność, nawet 30 do 33 megajuli na kilogram. To jest niesamowicie dużo, ale to jest węgiel, który w zasadzie jest przeznaczony tylko do koksowni na koks. No nie odradzam, zawartość popiołu jest też niska, ale odradzam go do stosowania przy takich tradycyjnych piecach, kopciuchach tak zwanych. No to idźmy dalej, poszukajmy jeszcze kolejnego jakiegoś orzecha, który by się nadawał. To musi być węgiel energetyczny tak zwany, czyli typ 31-32, tak już bardziej fachowo, czyli taki, który nie będzie miał dużo tych części gazowych, smolistych, które po prostu nie spalają się dokładnie i odkładają się na ściankach pieca i tak dalej. No i mamy tutaj wartość opałową wyraźnie niższą, no ale spiekalność też jest bardzo niska, w granicach od 0 do 3, no czym po prostu niespiekający się węgiel, on nie będzie puchnął, nie będzie stwarzał trudności przy spalaniu. No kaloryczność jest niższa, 25 do 26 megajuli na kilogram, wartość opałowa. Ale to jest normalne zjawisko, jak węgiel jest energetyczny, to ma mniejszą wartość opałową niż węgiel koksujący. Natomiast no, nie będzie stwarzał problemów takich jak tamte, które wcześniej pokazywałem. No to weźmy tutaj jeszcze jeden, orzech z piasta, czy ma trochę większą kaloryczność może. No rzeczywiście odrobinkę większą, 25 do 27, nie jest to wielka różnica, no ale no, jest troszkę większa kaloryczność. Spiekalność od 0 do 4, czyli też żadna, także można spokojnie tego typu węgle energetyczne kupować. Tutaj zawartość popiołu widzę poniżej też 3 do 10% w granicach jakiejś przyzwoitej normy. No pierwsze co trzeba zrobić, żeby kupić, to zalogować się. No ja się tu loguję na swoim koncie, mam go otworzone. Tutaj przy okazji, kiedy będziecie otwierać konto na KDW, to zwróćcie uwagę na to, że podajecie tam swoje dane wrażliwe, między innymi PESEL oraz inne dane, adresy, nieadresy, różne takie rzeczy, które mogą się dostać w niepowołane ręce. Więc no, jeżeli ktoś nie potrafi takiego konta sobie otworzyć, bo rzeczywiście jest taki oporny pod tym względem komputerowo-internetowym, to niech poprosi kogoś z rodziny. Albo zastrzeże sobie numer PESEL, który można gdzieś od tygodnia już zastrzec sobie i w ten czas, no, gdyby ktoś na przykład próbował go wykorzystać na przykład w takim celu, żeby wziąć kredyt na cudzy PESEL i jego dane, no to zostanie to zablokowane, no po prostu nie będzie takiej możliwości. Więc zakładamy konto, wchodzimy na konto, logujemy się i dalej wybieramy sobie konkretny węgiel, orzech, piast tutaj, koszyk, do koszyka tutaj jest
pojawi się znaczek, klikamy, no i wchodzimy. No i mamy pierwszą część za sobą, czyli jesteśmy już w koszyku. No tutaj są wszystkie najważniejsze te dane tego węgla. Powiedzmy, że chcemy 2 tony, to sobie tutaj dodajemy. Teraz kod rabatowy, dzięki któremu uzyskamy tą zniżkę, o której tam mówiłem na wcześniejszych filmach. PGG 11 20 23 w jednym ciągu wpisujemy to dodaj. No, poprawnie zastosowano kod rabatowy, taka zielona tutaj się pojawi, taka informacja. No i tu mamy informację akcyzową, ta kropka oznacza, że jest to zaznaczone. Sposób odbioru towaru, odbiór osobisty, to znaczy nie na kopalni, tylko odbiór osobisty w KDW. Też to zaznaczamy, no i wybieramy tutaj województwo, w którym to ma być dostarczony ten węgiel. No, śląskie akurat w moim przypadku. I tutaj muszę wybrać KDW, najbliżej tego miasta, w którym mieszka osoba, dla której ten węgiel jest przeznaczony. W tym wypadku tutaj muszę wybrać Orzeszy, bo to jest najbliżej tego miejsca. Oczywiście tutaj jest pełna lista tych punktów, w których jest dostępny ten właśnie orzech, bo nie zawsze jest to dostępne, ale o tym zrobię kolejny programik, w którym zdemaskuję pewne rzeczy, które tutaj są ukryte, nie widzicie ich teraz, ale na razie zostańmy tutaj przy tym zamawianiu. No tutaj pokaże się łączna cena z tym rabatem już, czyli 2 razy po 900 zł, 1800. No dostawa do tego KDW oczywiście jest na koszt kopalni, to kopalnia już dowozi, natomiast my musimy sobie dowieźć to do domu. Najczęściej KDW ma swój własny transport, ale gdyby się okazał za drogi, no to musicie sobie sami znaleźć. Więc teraz przechodzimy do kasy. Tu kolejny krok, jak widać, zaznaczone na czerwono. No tutaj są nasze dane wszystkie, łącznie z PESEL-em. No i mamy tutaj podsumowanie tego wszystkiego, sobie można przeczytać, sprawdzić, czy wszystko dobrze zostało zamówione. To zajmuje tylko chwilę. No i teraz mamy metody płatności, to jest dość ważne. Tutaj mamy różne metody płatności, szybkie przelewy, jakieś raty, bliki, przelewy tradycyjne. No i teraz przy składaniu tego zamówienia tutaj musimy odhaczyć takie kwadraciki. Oczywiście tylko te 3 dolne odhaczamy, ponieważ robimy to samodzielnie przez komputer, nie w biurze KDW. Też można to zrobić w biurze KDW, no ale tutaj zaznaczamy te 3 kratki, no i że nie jestem robotem, no to takie zabezpieczenie. No i możemy wybrać teraz metodę płatności. No ja wybieram szybki przelew internetowy i tutaj jest taka informacja, że ponosicie pewną opłatę też za to, że przelewacie w ten sposób na konto kopalni czy PGG. No i te opłaty są 0,5% wartości zamówienia w przypadku bliku i 0,3% w przypadku pozostałych form, czyli na przykład właśnie tego przelewu internetowego, tak jak ja będę robił. Ale to są grosze, to jest kilka złotych, 5 zł, może 7 w tym przypadku, więc nie ma się tutaj co przejmować za bardzo tym. Tylko wybrać sobie swoją metodę i złożyć zamówienie. Można tutaj anulować to zamówienie, jeżeli ktoś się pomylił, albo za mało wziął, za dużo wziął. Jest taka możliwość, bez żadnego problemu. Ale jeżeli nie ma takiej potrzeby, no to jeszcze raz tutaj można sprawdzić te dane i przejść do opłacenia tego, czyli do płatności. Tak, jeszcze raz tutaj informacja, że tutaj nie będziecie żadnych dodatkowych opłat ponosić przy odbiorze tego węgla. No za wyjątkiem oczywiście, tak powiedziałem, tego transportu do domu z punktu odbioru. Jest to trochę chore, bo tutaj na Śląsku każdy mieszka w pobliżu kopalni. No góra kilkanaście kilometrów, ale musimy udać się do punktu odbioru tego węgla, którym jest kwalifikowany dostawca węgla, czyli tam jakiś skład, więc kopalnia wiezie ten węgiel kilkanaście, czasem kilkadziesiąt kilometrów na dany skład i z tego składu dopiero ja mogę odebrać znowu kilkanaście albo kilkadziesiąt kilometrów jechać na skład, żeby odebrać sobie ten węgiel. Tak, także on krąży w takim trójkącie, podczas gdy ja mogę mieszkać kilometr czy dwa od tej kopalni, z której pochodzi ten węgiel. No jest to trochę bez sensu, moim zdaniem głupota, no ale na Śląsku jest to głupotą, bo w Polsce się to oczywiście sprawdza, no bo to wiadomo, no nikt nie pojedzie 300 kilometrów, 500 kilometrów na Śląsk, no ale my tu mieszkamy, tak jak powiedziałem,
przy kopalniach wszyscy, więc nie ma sensu, żeby ten węgiel krążył kilkadziesiąt kilometrów. To są dodatkowe koszty. Część tych kosztów oczywiście ponosi kopalnia, no ale część też ja, bo mnie jest wygodniej podjechać 2-3 kilometry czy 5 na kopalnię, niż jechać do KDW, które może być o 20 kilometrów albo 30 oddalone w przypadku jakiegoś konkretnego węgla. Dobrze, wchodzimy dalej. Pojawi się tabliczka tutaj z wyborem banku. No, w moim przypadku będzie to ING, ale tu macie kilkanaście banków do wyboru, w zależności tam oczywiście, gdzie macie konto otwarte na tym banku. No i klikam na bank. Przekieruje mnie do strony logowania. No i tutaj każdy, kto ma takie konto internetowe otwarte, to sam wie, w jaki sposób się zalogować. Więc tutaj chyba nie muszę już tego wyjaśniać. To też jest bardzo proste. Jak ktoś tego konta nie ma, to no, zachęcam, żeby sobie założył, bo to bardzo, bardzo ułatwia życie. Wszelkie zakupy, zwłaszcza w internecie, no niemożliwe bez takiego konta bankowego. Gdzieś na Allegro czy w jakichkolwiek innych sklepach internetowych. No i tu logujecie się oczywiście do tego konta. Tam musi być oczywiście odpowiednia ilość środków na tym koncie zapewniona. Także można sobie wcześniej sprawdzić, czy się to ma. No tutaj jeszcze przychodzi SMS z informacją, z autoryzacją, konkretnym kodem, który trzeba tutaj wpisać dla bezpieczeństwa, żeby no, nie było jakichś internetowych włamań, kradzieży i tak dalej. Klikamy potwierdź. No i już w zasadzie jest przelew wykonany i opłacony. Czekacie teraz na informację, ponieważ to jest piątek, więc ja myślę, że w poniedziałek przyjdzie informacja, KDW zadzwoni do was z tamtej strony i poinformuje, że jest węgiel do odbioru, no można się umówić na transport albo znaleźć sobie swój własny, jeżeli wam wyda się za drogi. Tutaj ta osoba, która prosiła mnie o ten węgiel, też poprosiła o to, żeby poworkować ten węgiel. No i znowu trzeba się dogadać. Workowanie kosztowało nie tak dawno 100 zł, teraz cena wzrosła, ale myślę, że to jest kwestia dogadania się z danym sprzedawcą, z danym KDW. Transport w przypadku 2 ton wyniósł niecałe 200 zł, bo już się zorientowałem, zadzwoniłem tam wcześniej, a więc rozkłada się to 100 zł za tonę na odległość 15 km, bo z takiej odległości trzeba będzie ten węgiel sprowadzić. Wracamy tutaj na stronę internetową PGG, no i tutaj w tym dniu akurat większość jest dostępne, ale widzę tutaj na dole, że 3 są niedostępne, Karolinka, Pieklosz i Groszek 5,25, ale o tym zrobię program kolejny, jak kupić groszki, czy ewentualnie ekogroszki, bo z tym wcale nie jest tak prosto, jakby się w pierwszej chwili wydawało. Tutaj uważam, że jest manipulacja i swego rodzaju oszustwo, albo może nierówne traktowanie klientów, ponieważ ten groszek nie zawsze jest dostępny wszędzie, gdzie byśmy tylko chcieli. No a za ekogroszek workowany musimy płacić nadal jak za zboże, bo okazuje się, że transport do domu kosztuje 250 zł od każdej palety. Więc doliczcie sobie taką cenę i zobaczycie, jak to wygląda.